Marcin Lajma zapraszający pana Słowika, który jak widać chętnie gdzieś się pokaże po tylu latach różnych przygód, w których nie wchodźmy głębiej jakich. No a przepraszam, dlaczego bardzo zdolny człowiek młodego pokolenia, Maciej Kawulski, kręci film o Nikosiu, a nie o jakimś Janie Kowalskim, tak? Andrzej, przeglądałem Twittera, widziałem też twoje tam wczorajsze, przedwczorajsze wpisy, widziałem trendy na Twitterze, jakie teraz panują. Trend numer 1 czy 2 to jest Słowik i Najman. I chciałem się ciebie poprosić o komentarz, bo też wypowiedziałeś się na ten temat. To jest ciekawa sprawa, no bo tak, z jednej strony no, obecność Słowika w sporcie, tak, jako tego bossa tej federacji jest dyskusyjna, bo to jest człowiek, nie wiem, na przykład Krzysztof Stanowski mocno zjechał Najmana za to, że pracuje ze Słowikiem, no bo grupa, w której pracował, miała bardzo, bardzo poważne zarzuty, tak? Z drugiej strony na przykład mamy te klimaty przestępcze cały czas obecne w boksie. Ty masz u siebie czy Szpilkę, czy Kostyckiego, którzy mieli wyroki. Mamy Bernarda Hopkinsa, tak? Jak ty na to zapatrujesz, bo ten taki felieton, przepraszam, dokończę, ten felieton Krzysztofa Sanowskiego był taki no, bardzo mocny. Nie wiem, czy oglądałeś, tam zjechał Najmana po prostu z równo z ziemią, że to koniec, że powinien zakończyć działalność. To jest strasznie złożony temat, bo z jednej strony patrząc na papier, czy oglądając wczoraj felieton Krzysia Stanowskiego, no pewnie praktycznie we wszystkim co do zasady ma rację, tak? Ja przez swój krótki okres w swoim życiu byłem aplikantem adwokackim. Akurat miałem nieprzyjemność, ale to było bardzo na pewno interesujące dla młodego człowieka przeżycie. Uczestniczyć na sali sądowej, jeździłem bardzo często na widzenia, bo lubię, mnie to wtedy interesowało. Odwiedzałem największych tych domniemanych hersztów wszystkich grup przestępczych praktycznie w Polsce. Więc mam troszkę głębsze jakby do tego, głębsze spojrzenie. Bo wróćmy po pierwszego pytania. Co to znaczy, że pan Andrzej Zieliński, który też trochę przy boksie poznałem i też kojarzę, parę razy gdzieś się widzieliśmy, był na przykład w Krakowie na gali Szpilka Damek, widziałem w internecie, że obchodził urodziny Mateusza Borka w Kazaniu, chyba wtedy to była walka z Wachem. No więc gdzieś przy boksie się, że tak powiem, kręcił, bo trzeba powiedzieć szczerze, że duża część tak zwanych gangsterów, czy domniemanych gangsterów, się zawsze interesowała sportami walki. Czy to zapasami, czy judo, czy szczególnie boksem, tak? I czy to nam się podoba, czy nie, tak po prostu jest, było i będzie. Tak mi się wydaje. Co to znaczy, że Marcin Najman, którego w pewien sposób bardzo lubię, aczkolwiek oczywiście patrzę z uśmiechem, mrugam okiem na te jego większości różnego rodzaju pomysły. Co to znaczy, że przedstawił bossa? Czy to był zabieg marketingowy, trochę się powygłupiać po to, żeby się włączyły media i to wszystko? Czy Marcin Najman ma wspólnika, którego ogłosił, gdzie można domniemywać, jak ktoś ma wyobraźni trochę, że te pieniądze mogłyby pochodzić z czegoś nie do końca legalnego i tak dalej? To jest zupełnie inna historia. Bo Marcin Najman zapraszający pana Słowika, który jak widać chętnie gdzieś się pokaże po tylu latach różnych przygód, w których nie wchodźmy głębiej jakich, chciałby się pokazać i Marcin go po prostu pokazuje, używa jego pseudo. No a przepraszam, dlaczego bardzo zdolny człowiek młodego pokolenia, Maciej Kawulski, kręci film o Nikosiu, a nie o jakimś Janie Kowalskim, tak? Właśnie chciałem o to zapytać, zobacz, wokół sportu walki w ogóle. To jest wykorzystywanie legendarnych pseudonimów, takie samo. Takie samo. A już abstrahuję o tym filmie, którym tym razem muszę powiedzieć, byłem bardzo rozczarowany. Pierwszy film Macieja, który widziałem. No tak, kolejne jaranie się gangsterką. Tak, niestety. Ale takie tandetne, przepraszam. No, moim zdaniem kompletnie takie kolejne jak film pana Wegi, który w ogóle nie cenię. Tak, to zeszliśmy do tego poziomu. No bilety się pewnie będą sprzedawały, czy będzie się sprzedawało w internecie. Okej, to jest przecież przedsiębiorstwo, biznes i tak dalej. Natomiast to jest ten sam chwyt. Gdyby nie hasło Nikość czy coś tam, to ten film się cieszył 1/10 zainteresowania. Więc jeżeli Marcin Najman użył pewnie bardzo dyskusyjnego i bardzo kontrowersyjnego triku, żeby przyciągnąć mass media, tak, ale nic za tym więcej nie kryje się, no to oceniamy ten fragment, tak. Natomiast jeżeli by się okazało, że Marcin współpracuje z kimkolwiek, odejdźmy od akurat jednej osoby, ale z innymi osobami, które zachodzi wysokie podejrzenie, że rzeczywiście pieniądze mogą pochodzić z różnych źródeł, to jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. Dlatego też byłem mocno zbulwersowany i absolutnie się zgadzam z większością tez i emocjami, które Krzysiek Stanowski w swoim tym długim, no chyba 50 minut trwało, felietonie, że tak powiem, zrobił. Bo ja powiem tak, ja większość tych panów najbardziej znanych pseudonimach w Polsce znałem lub znam, większości już nie ma.
Oczywiście na pełny dystans, żaden nigdy nie był u mnie w domu, ja nikogo nie byłem w domu, i tak dalej, ale muszę powiedzieć, przez lata cały ich spotykałem przy boksie i w kraju, i za granicą, i tak dalej. I rzeczywiście, jeszcze przypominając sobie te czasy z sali sądowej, jakie spędziłem, to jestem ostatni do tego, żeby tych panów gdziekolwiek promować, tak? Bo ma rację Krzysztof Stanowski, że oni najczęściej, no jednak funkcjonowali jak wszyscy na świecie, raczej żerując na słabszych. Tak, raczej nie atakowali mocniejszych od siebie, tylko raczej dużo słabszych i na ich krzywdzie, na ich dorobku no często zdobywali środki finansowe, tak. I tego się nie powinno zapominać, że odchodzimy od pana, o którym rozmawialiśmy, mówimy o innych ludziach, tak, że rzeczywiście to była krzywda ludzka, to rzeczywiście były łamane ręce, nogi, to rzeczywiście było straszenie, zastraszanie, to rzeczywiście były setki nieprzespanych nocy, to często były rzeczywiście gipsy, nosy nastawiane, wstrząśnienia mózgu, a nawet jednak trochę ludzi zginęło, czy zaginęło, zginęło i tak dalej. To są straszne tragedie i dlatego nawet używanie jednego pseudonimu, czy drugiego, czy do filmu, czy do promowania jakiegoś eventu, no powiem szczerze, bardzo mi się nie podoba, tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo złożony temat, to jest dużo większa, dużo szersza dyskusja, gdzie my dzisiaj doszliśmy. To też były pytania, które Krzysiek Stanowski w tym felietonie zadał. Gdzie są granice? Te granice już w ogóle nie ma. I tu się zgadzam. Ja mam pewne wątpliwości, czy za chwilę naprawdę, nie wiem, dziecko bez, z jednej ręki nie będzie walczyło z karłem, coś tam, coś tam. Ku mojemu zdziwieniu w eventy, no może teraz przesadziłem, ale tak dwa kroki się cofamy, półtora, w stanie dużo więcej, jak oglądam na przykład te walki na gołe pięści. No przecież to jest coś dla mnie okropnego i obrzydliwego. Nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, aczkolwiek nie znam takich ludzi, nie spotykam już w tej chwili, nikt o tym moich znajomych nie mówi, że ktoś chce oglądać te bijące się panie wytatuowane takie, jakieś w takich ubrankach. No, nie mówię teraz o gustach seksualnych, tylko o widowisku, nazwijmy to quasi sportowym, tak? No, dla mnie to jest kompletnie niesmaczne, tak? Kompletnie, no, okropne. Wiesz co, ale... Moim zdaniem to jest krok jeden, drugi, trzeci w stronę tych walczących karłów, czy dzieci bez rąk, tak? Bo to jest, chodzi o pokazanie kolejnego poziomu wzbudzenia emocji, żeby się sprzedało, tak? Tu się pokazuje bardzo surowe wnętrze, właśnie jakieś zaskakujące, tak? A potem będzie się szukało coraz dalej część, bo trzeba aż pozyskiwać. Kolejny wejdzie na rynek, będzie coś dalej robił, tak? Trzech na trzech, czterech na czterech, będą dwie pary na dwie pary, no... no. No tutaj... Andrzej, wszystko już było. Już były i karły, nie śledzisz, ale były już karły i walki czterech na czterech, to wszystko już, to już jest. To już jest, ale to generalnie, słuchaj, ten, historia ten ze Słowikiem i tam Misiek nadarzyna jest inne historie, no to się wpisuje w tę kulturę taką teraz jarania się gangsterką. Zobacz, na przykład, bo ja nad tym myślałem dzisiaj tak sobie na szybko i Krzysiek Stanowski pracuje dla kanału sportowego, który na przykład pokazuje walki Grondy i promuje Grondę. Gdzie bohaterami w walce wieczorem, nie wiem, czy tam mistrzem jakimś, czy zwycięzcą był gość, który wychodził, wyskakiwał chyba po wyroku, tak? Czyli miał wyrok, potem wskoczył na jakąś galę. To jest w zasadzie chleb powszedni w boksie. No, to jest odwieczne pytanie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak dalej. Przede wszystkim w sportach walki, tych prawdziwych sportach walki, no jednak część zawodników miała przygody z prawem, to trochę odchodzi do lamusa. Patrząc na dzisiejszą naszą grupę, chyba żaden z naszych zawodników, ostatni kolega Bednarek miał jakieś kłopoty w Danii, ale to wiele lat temu, to jakieś drobne, a reszta chłopaków już jest chyba kompletnie czysta i to fajnie, tak, to jest bardzo, mnie bardzo cieszy. Natomiast myślę, że takie dyscypliny jak MMA, to mają zupełnie inną sytuację. Nie znam się na MMA, ale myślę, że tam procent ludzi z jakimiś tam trwającymi problemami prawnymi czy z kartotekami, myślę, że jest dużo większy niż w dzisiejszym boksie. No a w tych takich imprezo-sportopodobnych, gdzie no, ma wyjść facet, nieważne co, wciągnął, ugryzł, co sobie wstrzyknął w przysłowiowe cztery litery czy mięsień, wszystko jedno, a po prostu ma ugryźć drugiemu łeb, niewiele potrafiąc, no to przecież ja myślę, tak mi się wydaje. No, przepraszam, jeżeli kogoś krzywdzę, ale zakładam, że tam duża część tych panów to nie pracowała nigdy w bibliotece i raczej chyba zdobywali lub zdobywają różnego rodzaju fruktusy życiowe nie do końca legalnymi metodami. No tak mi się wydaje. No, zresztą... Wiesz, to była ostatnio gala, na której wszyscy uczestnicy byli po wyrokach, także taka dedykowana specjalnie dla fanów tego klimatu. Wiesz co, nie wiem jak to się nazywało, ale to chyba była ta gala, gdzie ten taki Soroko walczył. Tak. No pana Soroko to też, ponieważ potężne uderzenie medialne było, powiem szczerze, że postać zaskakująca, nawet wzbudziła trochę moje zainteresowanie. Chyba w ogóle jest ciekawy, kolorowy. Właśnie, chciałem powiedzieć, że widziałem jego wywiad, no tej po walce, no to nie do przyjęcia dla człowieka żyjącego w normalnych realiach,
Natomiast z kolei na jakimś evencie ubrany w garnitur bardzo miał ciekawą wypowiedź świadczącą o dużej wrodzonej inteligencji. Uderzył w kilkadziesiąt sekund, zdemolował polski system całej resocjalizacji i pewnie ma w 100% rację. To zdanie zapamiętam do końca życia. Nie potrafię go dokładnie powtórzyć, że wychodzisz po 10 latach, masz plecak i 15 zł czy 20 na bilet autobusowy, co dalej ze swoim życiem robić. No, to zapamiętałem, tak. To jest bardzo głębokie, bardzo ciekawe zdanie. Widać, że w tym chłopaku bardzo dużo rzeczy buzuje. Mam nadzieję, że opanuje negatywne emocje, demony, które chyba w tej głowie też tam szaleją. No będę za niego trzymał kciuki, powiem szczerze. Jakoś coś takiego złapałem, że po tym wywiadzie normalnym, że tak jak powiedziałem, akurat tego dżentelmena może nie będę podziwiał, ale trzymał kciuki, żeby udało mu się ułożyć życie, że tak powiem, w sposób spokojny i być może przez te sporty, o których rozmawiamy. Mm-hmm. A jeszcze a propos tych freak fightów, jak już jesteśmy w tych klimatach, nie wiem czy wiesz, ale Zbigniew Raubo jest aktualnie największą gwiazdą internetu, jeśli chodzi o boks w Polsce. Przebija oglądalnością wszystkich. Tak, trenuje. Kręci wąsa dalej? Tak, kręci wąsa, bije na sparingach, trenuje jakiegoś takiego youtubera do walki na jakiejś takiej freakowej organizacji, jest bohaterem teraz numer jeden. Ja powiem, Zbyszek Raubo jest w ogóle bardzo kolorowym człowiekiem. Jest człowiekiem, który trochę wciągnął mnie w boks, tak, żeby być bardziej aktywnym. Był moim trenerem, do dzisiaj pamiętam, jak mnie bolały piszczele, jak mnie kopał w trampkach swoich sławnych, legendarnych za karę, że wypadałem przednią nogę. Skutkowało, miał metody pewnie nie bardzo dyplomatyczne w stosunku do dzieci, bo dzieci połowy tych słów nie rozumiały, które przy okazji padały. Natomiast no ja, będąc już człowiekiem w większym, wyższym wieku, to rozumiałem to słownictwo. Natomiast to bardzo charyzmatyczna, ciekawa postać. Świetnie trzymający się fizycznie, przecież to jest pan już po 60. Nic się nie zmienia. Myślę, że pali papierosa od papierosa, pije kawę, gdzie łyżka stoi i ma zawsze swoje... Zawsze ten sam. Zawsze ten sam. I Zbyszek rzeczywiście zawsze chyba ten sam. Natomiast nie wiedziałem, że w cudzysłowie na star lata nagle stał się... Najpierw mnie zaskoczył, że będąc strasznie silnie związany z Polską, mieszka w Niemczech. Aha. Bo wiem, że mieszkał w Niemczech. A teraz mnie zaskoczyło, że stał się gwiazdą internetu. Zbyszek jest... Byłem wczoraj, nagrywałem wywiad z Cieślakiem i łącznie chyba Zbigniew Raubo udzielił 4 wywiadów w ciągu 2 godzin. Taki powszedni dzień. Ale to ja myślę, że po pierwsze Zbysiu jest bardzo kolorowy do tych nowych dziwnych mediów, bo jest takim dinozaurem z innych czasów. Bardzo, właśnie mówię, bardzo, bardzo specyficzny, bo jest charyzmatyczną bardzo postacią. Jest pierwszym trenerem najważniejszym w tej pierwszej części kary Krzysia Włodarczyka, trzeba o tym pamiętać. Odegrał kolosalną, dobrą bardzo rolę. I Zbyszek jest takim trochę ojcem chrzestnym wielu, wielu rzeczy w polskim różnych miejscach polskiego boksu. Natomiast to, że w wieku po 60 stanie się gwiazdą YouTube'a, to nie myślałem, ale cieszę się. To się na koniec, a propos właśnie Zbigniewa Raubo, Andrzeja Wawrzyka. Trenuje Andrzej Wawrzyk, wraca na ring, planuje toczyć walki i zawodowe, i olimpijskie, w boksie olimpijskim. Co o tym sądzisz? Ja powiem szczerze, z Andrzejem Wawrzykiem zawsze byłem bardzo pozytywnie, emocjonalnie związany. Bardzo go Andrzeja, oprócz wszystkiego innego, lubiłem. Podziwiałem go za wiele, wiele rzeczy. Choćby za to, że w bardzo młodym wieku wydawał się bardzo rozsądny w sprawach ekonomicznych. Jeździł skromniejszym samochodem, a inwestował pieniądze, które zarabiał. Miał wszystko w życiu poukładane. No, słyszałem, nie mam wiedzy na 100%, że później to poukładanie się troszkę niestety rozbiło. Natomiast jeżeli wraca, bo tęskni do boksu, to byłoby dobrze. Mam nadzieję, że nie wraca dlatego, że ktoś go podpuścił, że może zrobić jedną, dwie walki z jakimiś tam Czechami, a potem dostać świetną wypłatę na przykład w Londynie. No, chyba w ogóle nie chodzi o pieniądze, z tego co wiem. No, mam nadzieję. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to fajnie, bo zakładam jedną rzecz, trzymam kciuki za Andrzeja, ale zakładam, że po 6 latach to tam specjalnych jakichś cudów bokserskich bym nie oczekiwał. I jeżeli to jest zabawa, to sobie Andrzej tam bierze jakiegoś przeciwnika i będzie się bawił, to jest okej. Natomiast jeżeli jest to powrót na zarobek, no to pewnie po jednej, dwóch walkach niestety może być ciężki łomot. 6 lat przerwy w tym wieku, to jest jeszcze facet w doskonałym wieku, ale po 6 lat przerwy, nie jak masz 18, tylko powyżej 30, no to jest ogromna przerwa. Podobno plan jest taki, żeby stoczyć w maju, czerwcu jedną walkę zawodową, a pod koniec roku Mistrzostwa Polski. Olimpijskie, boksie olimpijskie. Nie mam pojęcia, jakiej formy może być Andrzej. To, co dzisiaj widzę w boksie olimpijskim, no to Andrzej Wawrzyk jako junior dzisiejszych seniorów wadze z pociężki poskładał, podejrzewam, błyskawicznie. To prawda. To w ogóle jest... To jak oglądałem ostatnie mistrzostwa i mecze organizowane przez boks olimpijski, to powiem szczerze, trochę jestem przerażony, bo oczywiście, że jest kolega Durkacz, którego uważam, że był bardzo mocno przeceniany przez media i na dzień dzisiejszy niestety miałem rację, jak widać po wynikach. Natomiast jest młody chłopak, który mi się podobał, w którymś z meczy widziałem, Brach chyba się nazywa, tak?
No i szczerze mówiąc, więcej bardziej nie zauważyłem. No był ten pięściarz, który doszedł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata Wiktorzak, tak się okazało, że niestety na dopingu nie znam szczegółów. No a reszta to jakaś katastrofa, te wyniki w boksie olimpijskim, mężczyzn mówię, bo oglądając ostatnią imprezę z Suzuki, byłem zaskoczony, nie przepadam za boksem kobiecym, ale mi się podobały walki kobiet. Co mi się rzadko zdarza, więc zapamiętałem walki kobiet i ogromne rozczarowanie tymi pięściarzami z boksu olimpijskiego. Wiem, że cały czas trwają tam jakieś wyłanianie konkursowe trenerów nowych, chyba części dalej nie ma. No bardzo na to liczę, że Polski Związek Bokserski zrobi rewolucję w systemie szkoleniowym, no bo imprezy Suzuki, które są organizowane, bardzo dobrze są organizowane, są fajne, dobre miejsce na promocji, tylko że one nie stworzą kolejnych zawodników. One mogą dać miejsce, fajną ekspozycję dla młodych pięściarzy. To jest bardzo ważne, tylko nawet ci pięściarze muszą się pojawić skądś, bo to musi po prostu się wszystko zgrać. Są fajne imprezy, jest dobry sponsor, jest dobra ekspozycja telewizyjna, to wszystko gra, natomiast teraz trzeba dołożyć element tych młodych 17, 18, 19 latków, bo ja ich na razie słabo widzę i martwię się, że jak nie będzie tutaj największych akcentów, to niedługo nie będzie kto boksować. Dzisiaj się mówi o odtwarzaniu ligi bokserskiej. No z jednej strony liga brzmi fajnie, regularne rozrywki i tak dalej. Przy odtwarzaniu od 10 lat tę ligę. Ale kto tam miałby boksować? No kto miałby boksować, żeby to miał jakikolwiek sens? Ja pamiętam ligę bokserską, która była tą nazwijmy to socjalistyczną naszą. No przecież to były całe ogromne zespoły drużyn. To była pierwsza, druga, czy jakąś tam nazywały i tak dalej. To w ogóle była wielka machina, wielki system cały, tak. A dzisiaj nie wiem, ilu pięściarzy w różnych wagach jest, no 3-4 w kółko z siami boksowali, to przecież nic nie zmienia. A wadze super ciężkiej, Andrzej szczególnie w boksie olimpijskim był bardzo ciekawy, bo tam jeszcze element fizyczności był dużo słabszy niż w boksie zawodowym. Tam były ważne ręce, lekkość ruchu, swoboda, szybkie ręce, refleks. Był bardzo, bardzo obiecującym zawodnikiem. Jeżeli cokolwiek z Andrzeja Starego zostało, to myślę, że powinien łatwo mieć drogę przez Mistrzostwo Polski. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión.